Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj zaprezentuję kolejny statyw, tym razem statyw stołowy i madło. Jak sama nazwa wskazuje, jest wyposażony w taką śrubę specjalną i można go przykręcić do dowolnej powierzchni. Oczywiście może wadą tego rozwiązania jest to, że nie można przykręcić do zbyt cienkiej blachy. Proszę zwrócić uwagę, że taka odległość minimalna musi być tutaj zachowana, czyli miałem problem, jeśli byłem na szlaku kolejowym, żeby przykręcić do płaskownika, czy do kątownika na końcu peronu. Więc muszę do pionowego elementu tego kątownika przykręcić, wtedy się da radę. Można też do rury. Przy okazji uszkodziłem farbę na świeżo pomalowanych wiatach, ale to mniejsza z tym. Statyw można zarówno przykręcić do jakiejś powierzchni, jakiegoś elementu, a można też go postawić. Żeby go ustawić, bierzemy tam dźwignię, przytrzymujemy i podnosimy te dźwignienki i tworzy się nam coś takiego w rodzaju jakby, powiedzmy, karabinu. O, moment, teraz się rozłożył. Mamy taki jakby, powiedzmy, karabin. No, jedziemy na Ukrainę. Ta 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 ta. Oczywiście żartowałem. I wtedy wykręcając odpowiednio tą śrubę, statyw możemy ustawić. Kamera ma bardzo kiepski kąt widzenia, bardzo wąski kąt widzenia, więc muszę dość daleko to pokazywać. No i ta śruba ma tutaj taką wypustkę gumową, tak samo jak te rączki. To już jest mój drugi tego typu statyw, ponieważ poprzedni uległ uszkodzeniu niestety. Ponieważ używając zbyt ciężkiego aparatu, woziłem na rowerze, był narażony na wstrząsy. Za chwilę pokażę ten stary statyw, co z nim się najczęściej psuje. Można go sobie tak właśnie ustawić, pod różnym kątem zresztą. Możemy zrobić tak. O, maksymalnie może być tak. Oczywiście ma głowicę. Tu pokażę. Głowica, no, nie powinno się stosować zbytnio tego, zbyt ciężkiego sprzętu, bo się zniszczy ten zacisk, który się tutaj znajduje. Jeszcze złożę te nóżki. Żeby złożyć nóżki, one są zablokowane w tej chwili, należy pociągnąć tą dźwignię, dosyć ciężko ona chodzi. Skóry nie z palca sobie nie... No, udało się. Składamy statyw. I tutaj mamy głowicę. Żeby to zablokować tą śrubą, trzeba dokręcić, żeby poluzować w ten sposób. Ale żeby przykręcić do aparatu, też trzeba, musi być poluzowany. Ewentualnie można cały statywem kręcić też, ale najwygodniej jest, jak jest wtedy poluzowany. Przykręcamy sobie do aparatu. Pokażę ten aparat, który już widzieliście na poprzednim filmie. Przykręcamy więc go sobie do aparatu. Nie jest do statywu. Ten aparat akurat jest troszeczkę za ciężki do tego statywu. Jeszcze raz możemy go... No, powiedzmy, już nie będę się bawił, ale w ten sposób się przykręca. Tutaj się blokuje i wtedy ten aparat się prawie nie ruszy. Ale ten, polecam lżejsze sprzęty, tak jak Yamarotto, który polecił w ogóle jakieś kupno tego statywu, bo sam kupił i się zainspirowałem. On ma taką kamerę małą, full HD, wielkości komórki. To jest sprzęt idealny do tego typu statywów. Większe sprzęty powodują jego niestety zniszczenie. Co jeszcze mogę tutaj pokazać? No ma, oczywiście mówiłem, że ma te gumowe nóżki, tutaj wszystko, śruba standardowa. No i śrubno, i to jest w zasadzie już to wszystko chyba solidna, tutaj jest solidna dosyć budowa, tu jeszcze ma takie gumki, gdzie ułatwiają trzymanie się powierzchni. Oczywiście ten przełącznik tutaj tych nóżek właśnie. No i chyba było to wszystko, co miałem powiedzieć o tym statywie. A teraz pokażę, co się popsuło w tym starym nim. Co może się popsuć? Popsuła, przede wszystkim odpadła jedna kulka z tych nóżek. Jedna została, druga odpadła. No i głowica poleciała. Cały ten element po prostu, który tutaj widzimy, odpadł po prostu. Czas tak się jazdy rowerem odpadł, więc zastąpiłem kawałkiem rurki pochodzącej od uchwytu do szuflady, w
wkręciłem to, jakoś trochę ponacinałem, żeby się dało tego. I ten statyw nadal można używać, ale na co najgorsze, to w tym statywie się bardzo polizował ten element, który zaciska. I przy takim aparacie większym, no niestety już szybko potrafi ten aparat opaść. Powichanie ma najmniejszą dziurkę, potrafi opaść. Poza tym to wszystko, cała reszta nadal działa. To nadal można jakieś lekkie kamery tutaj używać, tak jak ma ten mój kolega Emil, można używać nadal, ale postanawiałem zmienić ten statyw, bo czasem mi się na dwa statywy przydają przy filmowaniu burz, na przykład latem, mogą się dwa przydać, bo zamontuję jeden na klatce schodowej przy okienku, na parapecie zewnętrznym, a drugi zamontuję w mieszkaniu i będę filmował z obu stron, czy fajerwerki na przykład zimą w Sylwestra. I tak to wygląda, ten stary statyw. Faktycznie tutaj dużo tych uszkodzeń, no poza tym, że tutaj się to zużyło, nie ma. Cena tego urządzenia wynosi tylko 14 zł. Można go nabyć w pewnej firmie w Łodzi, zajmującej się z handlem wyposażenia studiów fotograficznych. Można tam kupić statywy, różne lampy do studia fotograficznego, właśnie takie wszystkie rzeczy pomocnicze oprócz samych aparatów. To jest w podwórzu, to jest taka jakaś stara fabryka czy jakiś zakład i tam jest tam taki podzielony te części właśnie na części powynajmowane, tak jak to w Łodzi widać, to jest typowy taki mały biurowiec jakby w Łodzi. I polecam go, w różnych przypadkowych miejscach można używać, jak się nie chce brać dużego statywu, nie chce się taszczyć, a jest możliwość gdzieś przykręcenia, zresztą pokażę, jak się go przykręca. Mało widać, bo jest trochę ciemnawo już. Przykręcamy go w ten sposób. Takiej powierzchni świetnie, taka standardowa płyta meblowa i tutaj blokujemy tym. Musimy mocno to dokręcić, w zależności od wagi zresztą sprzętu, to trzeba, jak się za mocno dokręca, to wiadomo, że to później się zużyje ta część, ale póki co już, o, nie mówiłem, że coś będzie, osłonka poszła troszeczkę, ale nic wielkiego nie stało. Nie wiem, dlaczego to się rozdwoiło, ale to nie ma dużego znaczenia, mi się wydaje. Tylko dla estetyki jest ta część tutaj zamontowana bardziej, bo ta część zaciskająca jest pod spodem. I tutaj właśnie mamy statyw, możemy filmować na przykład pewne trzymanie sprzętu. No i tutaj obracamy w każdym kierunku. Można tak, można tak, można tak. Jak to woli. Tak więc polecam. Bardzo tani sprzęt, nie przekupuję za 80 zł od razu sprzętu, na dobry początek wystarczy coś takiego. Świetnie się nadaje właśnie przy przejażdżkach rowerowych, ale przy małej kamerze, jakiejś lżejszej, jakiejś GoPro, ale bardzo lekkiej, bardzo się sprawdzi. Co więcej, no w różnych takich właśnie miejscach, gdzie po prostu widać, że dałoby radę użyć go, a nie dużego, to no, polecam gorąco. Łatwo składa się, bardzo niewiele miejsca zajmuje, jak widać. Tu jeszcze przykręcimy go do końca. Tyle mniej więcej zajmuje miejsca po złożeniu. Szerokość, wysokość, długość. Dziękuję za uwagę.